Dzień dobry, witajcie mili. Jesteśmy w rozdziale 7. Od dobrych kilku chwil krążymy w przestrzeni międzygalaktycznej, w której od czasu do czasu wyłaniają się poszczególne planety. Anuszka klaszcze w dłonie, przyglądając się tletniową bardzo czymś zajętym. Pewnie skupiają się na wydobywaniu z cienkiej substancji kolejnego członka ich rodu. Cóż, wiele jeszcze takich stworków Anna spotka w tej podróży. Och, Eustasiu, wszystko na Operionie jest takie niezwyczajne, nieznane i nawet pokrętna natura Luliego czy zemsta Stradelli wydają się jakieś takie zjawiskowe. Cieszę się, Aniu. Właśnie dofrunęliśmy do roku 1692. No proszę, 13 lat kilka sekund. Wy, Operianie, macie super przelicznik. Mamy? A chcesz, Aniu, poznać brytyjskiego Mozarta Henry'ego Purcella? Tak, o ile nie został zasztyletowany. Nie, ale odszedł nie doczekawszy 36 urodzin. Niemniej jednak zdążył stworzyć wiele doskonałych utworów. Co ciekawe, miał przyjemność wystawiać je, jak również służyć na dworze aż trzech angielskich władców. Karola II, Jakuba II, Wilhelma III, rządzących wspólnie z Marią II Stuart. A były to niezwykle burzliwe czasy. No, tata wspominał, że Purcell śpiewał w chórze dwoma głosami, basem i kontratenorem. Oczywiście, lecz nie naraz, w zależności od potrzeby. Płacono mu więc podwójnie. Super! A w ramach ciekawostek dorzucę, że Purcellowi wypłacono premię w postaci trzech jeleni rocznie. Trzech jeleni rocznie? Nie wiedziałam, że posiadał hodowlę jeleni. Hodowlę? Nie, Aniu, mięso. Musiał przecież wykarmić sześcioro pociech. Oczywiście otrzymywał jeszcze stosowne do pełnionej funkcji wynagrodzenie, więc nie cierpiał z powodu niedostatku. No, grunt, że miał się za co bawić w pubach. Pubach? A ja nie sądziłam, że istniały w XVII wieku. Aniu, najwyraźniej istniały. Wieść gminna niesie, że po jednej z pubowych eskapad żona Purcella, Francis, nie otworzyła mu drzwi. Ponoć zasnął na schodach przed domostwem i zmarzł jak bury pies. Po tej nocy dopadły go galopujące suchoty i wyzionął ducha. Podła raszpla. Poczekaj, nie dawaj wiary wszystkim plotkom. Najnowsze badania meteorologiczne wykazują, iż listopad roku pańskiego 1695 należał do tych cieplejszych. No więc co mu się stało? Najprawdopodobniej wyeliminowała go gruźlica. Gruźlica i ospa dziesiątkowały ówczesną ludzkość. Nawiasem mówiąc, na czarną ospę zmarła również królowa Maria II Stuart, dla której maestro napisał kilka dzieł. Aha! Utwór żałobny skomponowany w związku z przedwczesną śmiercią królowej zagrano również mistrzowi rok później na jego osobistym pogrzebie. Smutne, ospa, gruźlica. Wtedy jeszcze nie znano lekarstw zarówno na nie, jak i na choroby weneryczne, prawda, Eustasiu? Haniu, a co ty wiesz o chorobach wenerycznych i skąd? Od dziadka. Kiedyś był farmaceutą i pracował w szpitalnej aptece. Opowiadał czasem wieczorami najprzeróżniejsze historyjki. Na przykład, że usiłowano wstydliwe choroby zwalczyć rtęcią, która zatruwała przy okazji cały organizm, że kiła i rzeżączka zbierały obfite żniwo wśród wielu znakomitości świata sztuki, że skuteczną terapię wprowadzono dopiero w drugiej połowie XX wieku i po wynalezieniu penicyliny. No i co teraz? Wejść w szczegóły? My, Operianie, nie mamy żadnych oporów przed żadnym tematem, jednak w galaktyce Anny już tak nie jest. I choć latorośle ziemian w niektórych zagadnieniach dysponują znacznie szerszą wiedzą, niż życzyliby sobie ich rodzice, obowiązuje kilka dziedzin, o których się nie rozmawia. Czy przez niewygodę, czy zakłamanie, czy niewiedzę, czy z obaw przed ośmieszeniem, zwyczajnie omija się je szerokim łukiem i nazywa tematami tabu. Ziemianie zaliczają do nich seks, francuskie choroby i finanse, a one dziwnym zbiegiem okoliczności łączą się ze sobą w taki albo inny sposób. Cóż, tym razem chyba przemilczę przyczyny przedwczesnego odejścia w inne wymiary rzeczywistości kilku utalentowanych i zakilonych kompozytorów. Kiła.
Kiła. Nie, ten termin mi jakoś nie bardzo pasuje. Wolę syfilis z łaciny, ponieważ w tym języku ma bardziej przyjazny dla ucha wydźwięk. No nie, żebym zaraz chciał wyśpiewywać te sylaby. Skądże, chociaż... Skoro Bach napisał kantatę o kawie, czemu ktoś inny nie skomponuje symfonii o syfilisie? Sinfonia syfilistica. Piękna nazwa. Albo nie, lepiej dramat. Syfilis należy do chorób zakaźnych, zwanych przez ziemian wstydliwymi. Wywołują bakteria o mało muzycznej nazwie krętek blady. Ale to takie niezbyt ładne tony dla nas operian, prawda? Takie blade. Posłużę się więc poczciwą łaciną, gdyż treponema pallidum brzmi jakoś tak bardziej operowo, a co najmniej oratoryjnie. I ta treponema pallidum namnaża się niczym koloratury w ariach barokowych, rozprzestrzeniając w tempie presto prestissimo po całym dziele. To znaczy po całym ciele. Ach, biedny Schubert, Schumann, Paganini, Adonizetti, ten to dopiero ma się spyszna. Eustasiu, a czemuś tak zamilkł? Ponieważ układam ranking tych, którzy odeszli za młodu. Reasumując, Purcell nie był najmłodszym przypadkiem, bo liczył sobie 36 lat. Podobnie Georges Bizet. W trudniejszej sytuacji znaleźli się Mozart, 35, Schubert, 31, Pergolesi, 26 i on jest absolutnym rekordzistą. Bellini także nie zdążył zdmuchnąć 34 świeczek na urodzinowym torcie, za to Chopina los obłaskawił, bo doczekał aż 39 urodzin. Popatrz, Eustachiuszu. Oj, Aniu, nie dramatyzuj. Co się stało, to się nie odstanie. No ale nie o to chodzi, spójrz na te żółcie i złocienie. Anuszka zdaje się oczarowana tym, co dla mnie stanowi widok codzienny, by nie rzec pospolity. A, wiem, wiem, niebawem ma się rozpocząć Królowa Elfów. Maestro Purcell szykuje partyturę, więc nie przeszkadzajmy mu teraz, dobrze? Ale ja mu chcę tylko uścisnąć dłoń. Aniu, w swoim czasie. Teraz zatrzymamy się i podziwiajmy troszeczkę tę scenerię, póki się w niej nie zaroi od duszków. Oj, uwielbiam bajkowe postaci. Ciekawe, skąd Purcell czerpie natchnienie? No na przykład z Williama Shakespeare'a, a bliżej ze Snu nocy letniej. 100 lat później Felix Mendelssohn również ulegnie czarowi owej baśni. Oho, maestro kończy przygotowania. Wykorzystajmy ten moment. Lądujemy. Henry Purcell to łagodny w obyciu gentleman o delikatnej, jasnej cerze i bardzo wyrazistym spojrzeniu. Dolna warga, nieco wysunięta, dodaje mu specyficznego uroku, gdy się zasępia lub uśmiecha. Lubię go obserwować, zwłaszcza przy pracy. Staje się wówczas całkowicie nieobecny dla świata zewnętrznego. Istnieje tylko on i jego świat nut. Jakże mi miło, któraż to wróżka przywiodła do mnie tak zacnych gości. Najbardziej czarująca, maestro, oto moja uczennica, Anna. Przygotowuje się do egzaminu z muzyki i w swej pilności zbiera wszelkie możliwe informacje. Witaj, Eustachy, kopelat! Purcell spogląda na Annę. Anno, jakiej wiedzy mógłbym ci dostarczyć? Jestem tylko zwykłym, nadwornym muzykiem. Nie mam się czym pochwalić. Och, mistrzu, cóż za skromność. A opera Dydona i Eneasz? Anno, a skąd o niej wiesz? Przecież tę operę przeznaczyłem do wykonań prywatnych w internacie dziewczęcym Josiasza Price'a w Chelsea. Już wam strączki doniosły. A mam swoje źródła informacyjne. I Anna z dumą wskazuje na mnie jako swojego mentora. Jakże jestem jej wdzięczny. A 5,5 oper ze wstawkami baletowymi i dialogami? A brawo, brawo, brawo. Przewiduję, iż mam do czynienia z muzycznym szpiegostwem. Żartowałem. Co najwyżej z muzycznym entuzjazmem. Nie będę przecież mistrza straszył, że szperanie po zakamarkach historii da się zestawić ze szpiegostwem, mimo iż w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. I z umiłowaniem, maestro, piękna doskonałego. Czy ty mi, Eustachiuszu, schlebiasz? Purcell puszcza oko. Jedynie wyrażam swą wdzięczność. Być może koślawo, ale jednak. A ja
Ja też. Ania zagryza wargi. Chciałam podziękować za całokształt, no i jeszcze za baśń, za królową elfów. Ukłony winna się Williamowi Szekspirowi, pani Anno. Ale ja chciałam podziękować za piękną muzykę. Maestro, Anna zna ten utwór i dlatego tu jesteśmy. Bardzo chciała cię poznać. Anna nie ma pojęcia o rozpiętości twórczości Persla, od dostojnej muzyki liturgicznej poprzez opery, śpiewane dramaty, kantaty, ody, hymny, suity klawesynowe, aż po uliczne ballady. Trzeba przyznać, iż gość ma się czym pochwalić. Rozumiem. Obiecuję, że dołożę temat szczegółowo, aczkolwiek radziłbym ze względu na twój wiek, pani, a także płeć, pominąć ballady. Maestro Persel ujmuje w dłoni moje ucho i kończy szeptem. Przyznaję, trochę sobie w nich poświntuszyłem, ale psst. Stanie się wedle woli mistrza, wolę zapewnić. Maestro, czy mogłabym teraz zobaczyć królową elfów? Bardzo, bardzo proszę. Ależ naturalnie, droga Anno, będzie mi niezmiernie miło, lecz najpierw streszczę ci pierwszy z pięciu aktów. Maestro z wielkim zaangażowaniem i detalami mówi o postaciach baśniowych, o muzyce, o zwrotach akcji, przeplatając swoją opowieść nuconymi fragmentami. Jego oczy błyszczą, na policzki występuje rumieniec, brwi unoszą się naprzemiennie, to znów opadają podobnie dłonie. Gdy maestro kończy żywiołowy monolog, chwyta w dłoni batutę, unosi ją, a w dalekim blasku gwiazd pojawiają się pierwsze elfy. W ślad za nimi i leśne duszki. Pozostańmy przez chwilę w tej zaczarowanej krainie. Do zobaczenia, mili. Do jutra. Pa, pa.